Cześć, ja jestem Willy i witam was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. I zanim zaczniemy, mam tylko jeden mały apel. Biały, ty chuju, dawaj moje 100 zł. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od wizyty w Japonii. W tym miejscu znajduje się elektrownia atomowa Fukushima. W 2011 roku miało miejsce tsunami i ono spowodowało, że coś tam się w tej elektrowni spierdoliło. No jak to bywa z elektrownią atomową? Jak coś się spierdoli, to trzeba ewakuować całą okolicę, żeby tam się nie zmutowali i nie chodziły mutanty po ziemi, jak tam w Stalkerze i strzelało się do nich. Tak czy siak, tutaj mamy miasto Okuma, które zostało całkowicie ewakuowane. I tak się składa, że Google od czasu katastrofy było w tym mieście 2 razy, wykonało zdjęcia. Więc możemy sobie zobaczyć, jak wygląda takie ewakuowane miasto. Jedna rzecz, która mnie zastanawia, to czemu tu jest tyle porzuconych samochodów. W sensie, tak na logikę, to samochody to powinna być ostatnia rzecz, jaka została porzucona w wypadku ewakuacji, tak? No bo czemu nie ewakuować się tymi samochodami? No ale nie wiem, może mieszkańcy byli poza miastem? Choć jak byli poza miastem, w sumie czemu nie pojechali tymi samochodami poza miasto? A nie wiem, może wrzucili ich do jakiejś ciężarówki i wywieźli wszystkich razem, żeby nie było jakichś korków na ulicy czy coś takiego, nie wiem. Tak czy siak, patrzcie, tutaj fajne auta leżą, można sobie pojechać. Jak nie boicie się, że się napromieniujecie i wyrośnie wam trzecia ręka, no to możecie sobie iść i znaleźć jakiś fajny samochód po bardzo okazyjnej, zerowej cenie. Jak widzicie, to jest 2015, 2 lata później, a to auto jak stało, tak stoi. Nie wiem, jak to wygląda obecnie, ale może nic się nie zmieniło. Dobra, to ale to tak abstrahując od wszystkiego, pokazuję wam tu to miasto, a ciekawostka to jest taka jedna konkretna mała rzecz widoczna o tutaj. Sygnalizacja świetlna. To jest dziwne, patrzcie, 2015 rok, 4 lata minęło od ewakuacji miasta, a mimo to sygnalizacja świetlna dalej działa. O, tutaj mamy teraz czerwone. Zastanawiam się, czemu nie wyłączono całego tego systemu, nie? Po co utrzymywać cały system sygnalizacji w mieście, w którym praktycznie nikt poza chyba Googlem nie jeździ samochodem. Kolejna ciekawostka znajduje się na jednej z najsłynniejszych ulic w Polsce. Możemy sobie zresztą zobaczyć, tutaj mam jakiś artykuł z WP. Najsłynniejsze ulice w Polsce, Mariacka w Gdańsku, pojebało was. Proszę tutaj konkrety. Co to jest w ogóle? Ja nie rozumiem, patrzcie, kliknąłem następny slajd i przekierowało mnie na główną stronę. I teraz jestem znowu na pierwszym slajdzie. O, jest i ta ulica. Niestety tutaj WP zrobiło literówkę, ale już to poprawię. Nie można dużo wymagać od portalu, gdzie każdy artykuł to jest pokaz slajdów. Ulica Długa. O, to jest ulica Długa, ona wygląda bardzo podobnie, zaraz wam ją pokażę. Jest to naprawdę wspaniała ulica, przy której tak naprawdę tworzyła się historia Polski. Tutaj macie tą ulicę, patrzcie, ona jest kurwa długa, niesamowite. Mamy tutaj oczywiście widok Street View. Kurde, zgubiłem się, ona jest za długa, nie umiem się odnaleźć. O, dobra, tutaj. Ona jest taka długa, że aż nawet jak skręca, to jest dalej ta sama ulica. I teraz to miejsce. Absolutne miejsce kultu. Tutaj tworzyła się historia polskiego internetu. Oczywiście możesz nie znać tego miejsca, ale proszę nie nazywaj się Polakiem. Dla tych wszystkich zdrajców narodu, którzy nie wiedzą, co miało miejsce tutaj, w tym miejscu, załączam ten filmik. Dobra, lakierek nowy, kurwa, i pan Paweł, no kurwa, i jedziemy, mo. Dawaj, Maniek! Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Tak, kurwa, ta kierownica się skrzywiła. Ej, kierownica się skrzywiła. Chuj z kierownicą, dawaj! Nie, kurwa, ciało. Ła, kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, to wszystko boli! Ała! A teraz taka mała ciekawostka z cyklu Filmy Willy Extreme mają najwyższą jakość merytoryczną na polskim YouTubie. Tutaj jest Dubaj. Tutaj jest najwyższy budynek w Dubaju, a tutaj jest pies, co zrobił gówno pod siebie. Poprzednia ciekawostka dotyczyła psa, no i ta też będzie dotyczyć psa, ale będzie, powiedzmy, mniej gówniana. Znajdujemy się w stanie Kalifornia. No i widzimy, że tutaj na chodniku leży jakiś bezpański pies. I nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie to, że film z uratowania tego psa można znaleźć na YouTubie. Mało tego, autorzy tego filmu, organizacja Hope for Paws, mówili, że ta osoba, która zgłosiła im, że ten pies się znajduje, nawet im napisała, że tego psa można zobaczyć na Google Maps. No i to by już było wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym. Zaplanowałem sobie, że w 2019 roku będę robił przynajmniej jeden film miesięcznie. W sensie nie licząc stycznia i lutego, bo wtedy mi się nie udało to jebać. Załóżmy, że rok zaczyna się od marca, no i tak teraz przez następne 12 miesięcy planuję zrobić co najmniej jeden film miesięcznie. Pewnie gówno z tego wyjdzie jak zwykle, ale no taki mam plany. Dobra, to było tyle. Na razie, cześć.